Witam Was, moi drodzy. Taki piękny, słoneczny dzień. Kiedy wczoraj nagrywałem materiał odnośnie naszego kolegi Pawła, któremu spłonęła szklarnia z zawartością wszystkich jego egzotyków, powiem Wam szczerze, że nie pomyślałem, nawet mi przez myśl nie przyszło, przeszłoby wtedy, że tak wszyscy zaangażujecie się w pomoc naszemu koledze, że tak będzie duży odzew, wszyscy okażemy mu serce. O, powiem Wam na samą myśl jeszcze czasami, aż nie chce mi się w to wierzyć. I z tego chciałem powodu Wam serdecznie podziękować za tak naprawdę, że wszyscy żeście się zaangażowali. Porobiliście na swoich kanałach filmy. Paweł tak samo Wam jest niemiłosiernie wdzięczny. Nie liczył się z tak olbrzymim zaangażowaniem i pomocą. Słuchajcie, rozmawiałem dzisiaj z nim i jemu, co jemu jest potrzeba na tą chwilę. Wiadomo, że w tej chwili to mu, słuchajcie, potrzebna jest kasa. Bo nie czarujmy się, materiały wszystkie są drogie i chcąc odbudować tą szklarnię, a chyba na tym najbardziej w tym momencie mu zależy, potrzebny mu każdy grosz jest. Więc kto może jeszcze, kto ma chęć, pomóż Pawłowi, to link pod spodem, pod filmem będzie numer konta, na który można wpłacać jeszcze pieniążki. Paweł mi obiecał, że z wszystkiego się rozliczy przed Wami. Powie, co pokupił, co, jak. Tak, żeby nikt coś tam nie zarzucił, że coś jest, jakieś tam machloje albo coś wyszły, żeby coś takiego. Ja naprawdę, no, powiem Wam szczerze, że ja byłem w wielkim szoku. No, ja się dowiedziałem o tym bardzo wcześnie rano, bo przed 6:00, to była 5:00 ileś tam. Jeszcze wszyscy żeście spali. Ja jak nagrywałem ten wczorajszy materiał, to no, nie umiałem nawet powiedzieć, o co mi chodzi i tak dalej. Tylko wystąpiłem z tym apelem o pomoc. No naprawdę, słuchajcie, wszyscy zachowaliśmy się, chyba moim zdaniem, i Wy się zachowaliście no super, z taką tą pomocą i tak dalej. Także, że w imieniu swoim i w imieniu Pawła dziękuję ślicznie. Wszystkim, naprawdę wszystkim. Nawet tym, którzy chociaż go wspomogli dobrym słowem. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, moi drodzy.